Cześć wszystkim, tu Łoł-Niedźwiadek i witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Pokémon Emerald. Jak pewnie pamiętacie, w poprzednim odcinku poszliśmy tutaj na Sky Pillar, żeby złapać legendarnego Pokémona Rayquazę. Oczywiście nie będziemy go używać, bo to będzie zbyt proste przejść po prostu całą grę na 70 levelu Rayquazie. Po prostu zostanie w boksie, ale przecież legendarny tej gry to trzeba było złapać, nie? O Boże, Wingull, 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 Redbat, zginij. Użyjmy sobie może z Max Sleepera. Tak w ogóle w tym momencie idziemy do ostatniego miasta, jakiego jeszcze nie odkryliśmy. I jest to miasto bodajże... Nie pamiętam. Wiem, że jest to miasto, które się unosi na wodzie. Na takich kładkach fajnych. Zaraz zobaczycie je, bo chyba nie jest aż tak daleko. O, trener, jak miło. Będą levele. Więcej leveli. Love Disc. W ogóle dziwna rzecz, bo w piątej generacji się pojawił Pokémon Alomola. Czy tam Alomomola. I jest to też Pokémon serce, a okazało się, że Lavis wcale nie ewoluuje w Alomomole, tylko są to dwa oddzielne Pokémony, co jest troszkę dziwne. Ale okej. Okay. Love Disku giniesz. Pięknie. I lecimy dalej, lecimy dalej. O, i to jest to miasto, jak ono się nazywa? Pacifilock Town. Zobaczmy to, co tu się dzieje. Cześć dziadku. Wyspy Mirażu. Dobra, nie będę tego czytał. Już bez sensu po prostu czytać tutaj dialogi, bo zbytnio do fabuły nam nic nie wniosło, ponieważ fabuła główna się tak naprawdę prawie że skończyła. Wystarczy zdobyć ostatnią odznakę i oczywiście pokonać elitarną czwórkę. Co chciałeś się zamienić? Horsey. Tak, chcę Horsey. Chcę za to Pokemona Bagona. Niestety nie mamy Bagona, więc... No sorry. Nie będę zdobywał specjalnie Bagona, żeby zdobywać Horsey. Już mam ustalony team. O, Pokémon Fan Club. Dostaliśmy ten 27, a co to jest? Return... czy coś takiego, nie wiem. Nie obchodzi mnie to, szybko zrobimy to miasto, bo chyba tutaj dostajemy jakiś specjalny HM. Chyba to jest Waterfall, tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy. A nie, Waterfall teraz już zdobywaliśmy. Nie wiem po co ja tu przyjadłem w ogóle, ale... Okej, już sobie eksplorujmy. I będziemy szli na gym. Skąd przychodzisz? Tak albo nie? Boże! Ale się najadaliśmy chyba, nie. Nie? To nie ma sensu. Musisz pochodzić z czegoś innego. A może urodziłeś się na środku morza? Tak, tak, tak. A jeżeli tak... Tak? Miasto tak? Nigdy o nim nie słyszałem. Nie wiem o co chodzi, nie wiem o co chodzi. Nie wiem o co chodzi, to miasto jest dziwne. Wejdźmy sobie do Pokémon Center. No i tyle, i będziemy szli do gymu. O, Ripple się skończył, och nie. Straszne. Nie, nie tak. Nie tak, źle. Tu, do duo, leć. Do Sutopolis City. Siema, siema ludzie. Widzę, że tutaj jest Archie i Maxi już stoją. Czyli liderzy Team Aqua i Magma, których rozwaliśmy. A także Wallace i Steven Stone. Siema Wallace. Bożydel. Liderzy Team Magma i Aqua. Chyba już nam nic nie mogą zrobić. No ale okej. Okay. Pogadajmy jeszcze z nimi. A więc super legendarne Pokémony nie były tylko gwałtownymi Kyogre. Po tym wszystkim ten jeden Pokémon wszystko zawalił i uspokoił je. Nie wiem, z czego się śmiesz, chłopcze. Kyogre i Groudon odlecieli nie wiadomo gdzie. Pogoda w Hoenn powróciła do normalnego stanu. O, i se poszli. Smutne. Wygląda na to, że Max i Archie gdzieś tam se poszli. Może do Mount Pyre, żeby zwrócić te kule. Może, nie wiem. Bożydel, moje oczy mnie zwodzą. Dzięki twojej pomocy Sutopolis. Nie, cały Hoenn został uratowany. W imieniu tych wszystkich ludzi dziękuję ci. To jest prezent ode mnie, proszę zaakceptuj to. HM07. A jest to? Jest to? Waterfall. No właśnie, Waterfall. O to mi chodziło. Dzięki temu będziemy mogli dojść do... Elite Four. Elitarnej czwórki do Ligi Pokémon. Ale najpierw musimy pokonać tutaj gym lidera, mistrza gymu, lidera gymu, którym jest mentor Wallace'a.
Tu jest jakaś taka fajna łamigłówka. Musimy przejść przez wszystkie tutaj te lodowe bloki. I jeżeli wejdziemy dwa razy na taki blok, to po prostu spadamy w dół. Więc robimy to tak. I teraz tak. No pięknie, umiejętności. Tak się to robi. O, i teraz jest ostatni. Chwila. Trzeba pomyśleć. Myśl. Tak. Wiech! Zły przycisk. Chciałem iść na bok. Ale okej, tu jest dużo trenerek. Czemu on trzyma trenerki w podziemie? Jakiś harem podziemny? Boże! Co ja odkryłem tutaj? Matko. What? Sharpedo, giniesz. Od mojego Giga Draina. Bum! Ja przeżył, kurcze blady. Tutaj ja zginiesz. O, poison, jak miło. I tak zginąłeś. Wszystkich sobie rozwalmy, będzie więcej doświadczenia i będzie większy level. O. Grzybek musi troszkę podekspić, bo oczywiście nasz płomyczek jest bestią po prostu. Rozwala wszystkich, ma 48, 7 level. A Grzybek tylko 40, dlatego też musimy troszkę go tutaj podekspić. I tak będę wzmacniał te Pokémony przed elitarną czwórką na Victory Road, czyli na drodze Victory do zwycięstwa, czyli ostatniej drużce przed właśnie ligą. I tam też złapiemy ostatniego Pokémona do naszej drużyny, czyli Arona, którego też wyewoluujemy do jego ostatniej formy, której imienia jak zwykle nie pamiętam, ale to jest fajny stalowy, chyba stalowo-ziemny Pokémon, więc się przyda. Nie mamy żadnego ziemnego, mamy ziemnego tego Sandslasha, ale nie mamy żadnego stalowego, a Aron jest jednym właśnie z lepszych w tej grze. Okej, może sobie weźmie jakiegoś potionka. Mamy coś takiego? Powinniśmy mieć. Gdzie to jest? Nie mamy? Nic? Naprawdę? Nie wierzę. Co to się dzieje? No dobra. Jakoś sobie poradzi. Spoko. Grzybek jest mocny. Ja nie trafiłem. Ach. Dynamic Punch spokojnie rozwalił wszystko. Lombre. A, przy okazji nasz Sandslash też dostaje doświadczenie, więc bardzo miło. O Boże, Flinch. Aprol. O, bardzo ładnie. Dynamic Punch jest bardzo silnym ruchem. Zbigniew mają 44 level. Bardzo miło. Korplish jeszcze. Nie trafiłem. Ach. Teraz. Nie, znowu nie trafiłem. Taunt. Nie mogę już. Skyaperka, dawaj. Boom. Dobrze. Bardzo dobrze. Grzybku. Dobra, i teraz sobie odwróćmy troszkę rolę, bo jak widzicie, nasz Zbigniew, który trzyma EXP Share, ma już wyższy level od Grzybka, który miał grę EXP, więc dajmy sobie tego EXP Share właśnie dla niego. Gdzie to jest? Tu jest, o proszę bardzo. I zamienimy sobie na Karpie, powiedzmy, bo Karpie też troszkę leveli by mógł zdobyć. W sumie. Cześć trenerko, bijmy się. O, podwójna bitwa, jak miło. Kto wyjdzie? O, to jest pytanie. Karpi i Grzybek, no powiedzmy, no. Nie powinno być tak trudno, ponieważ oczywiście Grzybek jest też typem trawiastym, więc dużo mu wodna ataki nie zrobią. Użyjmy sobie może Bite i Sky Uppercut. O, jak to pójdzie? O, słabo. O, Boże, nie, Grzybek, a czemuś musiałeś zginąć? Płomyczek, dawaj. Jesteś ognisty, ale co z tego? Może zabije tego Seekinga, a ty używaj tego. Ach. Beznadziejnie. To Hydro Pump, już ubij tego, a tym Slash. Full Restore, Boże. Boże, nie! Dobrze jest, jak na razie, okej. Okay. Przeżyjemy. Azumarill został już tylko. Użył rollout, więc nie jest tak źle. No i bardzo ładnie. Ten Karp jest słaby jakiś, nie wiem czemu. Powinien być silny i w ogóle, a prawie, że obrażeń nie zadaje. Jech. Trudno się mówi. Dobra, trzymajmy już tego Karpia. Tutaj idę na podwójną bitwę. Znowu będzie chyba Płomyczek i ten. I Karpiu? Nie, Karpiu i Alfred.
Alfred w ogóle nam niepotrzebny, nie wiem po co ja go mam w teamie. Nauczyłby się jakichś dobrych ruchów, czy stylów psychic, albo coś takiego. W sumie możemy go nauczyć, za chwilę zobaczymy co on tam ciekawego ma. Nie wiem czego ja używam tutaj w ogóle. Nie obchodzi mnie to, Pokémon zmieniamy na Zbigniew, dawaj. Dobra, to tak. Bajt, żeby tego Fibasa rozwalić. I Earthquake. Rozwali wszystkich. Dobrze. Pięknie. Tak się właśnie używa ataków w Pokémonach. Love Disk został i Fibas kolejny. No nie, to spoko. To kolejny Earthquake i będzie ładnie. Oczywiście Earthquake w podwójnych bitwach działa też na drugiego Pokemona, czyli w tym przypadku działałby na Karpia, ale Karpiu całe szczęście jest typem latającym. Nie wiadomo czemu, bo nie ma skrzydeł ani nic. Dlatego też ataki takie jak Earthquake na niego nie działają. Dlatego jest bardzo fajnie. I okej. Może sobie weźmy tego właśnie Zbigniewa jednak naprzód, bo ten Karpiu to jest słaby, słabiak w ogóle. Nie wiem dlaczego nie słaby. Earthquake. Gin. Bardzo ładnie. Tak w ogóle zobaczmy, czy mamy jakieś psychic albo jakieś fajne ruchy do nauczenia naszego oczywiście. Boże. O, Shadow Ball możemy nauczyć. Możemy. Nie możemy ale tyle nauczyć. Oczywiście, że nie możemy. Co tu jest? Rest, nie. Overheat nie sądzę. No właśnie. Facade nie, Sunfer nie, Shadow Ball nie, Dig też nie, Taunt też nie, Hidden Power, Palka. Dobra, potem się zobaczy. Przetelit Force się czegoś go nauczy, żeby był choć trochę użyteczny. No. Może dajmy w ogóle ich spiszę właśnie Alfredowi. Take i Give. Gdzie to jest? Tutaj, dobra. No i dobra, i teraz można zrobić już tą łamigłówkę i lecieć do Gym Leadera. A, dobrze zrobiłem, miło. Okej, teraz tak. Tak. Okej. Dobrze idzie. Teraz. Tak. I idziemy. Dobrze. Umiejętności. Siema. Pozwól mnie się zapytać. Wiedziałeś? A, nie powinienem być taki bezpośredni. To ja nauczyłem Wallace'a wszystkiego, co wie o Pokemonach. Potem dał mi pozycję Gym Leadera. Aha, okej. Czyli ogólnie historia o Wallace'ie i tym gościu. Jest to lider Juan. Love Disk, dawaj. Earthquake, giniesz. Boom. Pięknie. Ach, przeżył. Kurczę, blady. Teraz zginie. Dobrze. Kryt wszedł, więc bardzo fajnie. Whiskash. To też spokojnie się rozwali. Earthquake'iem. Dwa ciosy i będzie fajnie. O, proszę. Jeszcze 3 albo 4 Pokémony. Sailor to też tak samo. Oj, Zbigniew jest mocny, naprawdę mocny. Aurora Beam. Nie! Dobrze przeżył. Bardzo dobrze. Teraz trzeba zmienić go chyba. Crowdown. Zmieńmy na Karpia. Okej. Bite. Nic to nie robi. Hydro Pump też nic nie zrobi. Ale więcej robi, więc to zostawmy już. Jeszcze jeden, jeszcze raz. Nie mogę. To dive. O. I boom. Super Potion. Fuck. Self. Słabo. Dobra. Nie będziemy się bawić. Full Restore. Oczywiście nie kupiłem Super Potionu, więc świetnie. Musiałem zmieniać Full Restore'a, ale cóż. I dawaj, Zbigniew. Wbijasz. Rozwalasz go. A! To było mocne. Już nie mogę tego. Ojej. Dobra, połomyczek. Nadzieja nasza. No świetnie.
Mogłem iść w sumie do Pokémon Center, żeby uleczyć tego grzybka, ale okej. Oczywiście nie pomyślałem o tym czymś. Dobra, zabiję już. Zabiję. O, proszę, kryty jeszcze przed... Jeszcze chyba jeden Pokémon został. Zbigniew 35 level, bardzo ładnie. Kingde. Ojej. To może być trudne. To może być trudne. Mówię wam. Bite też dużo nie robi. Ach, Ice. Ice, baby. Alfred. Mam pomysł. Destiny Bond. Ach, źle. Jeszcze raz. A czemu jesteś wolniejszy? Dobra. Działa! Haha! Dobrze, Alfred! Pokonaliśmy go! No i bardzo ładnie. No i właśnie do takich akcji się przydaje Alfred. Taki nasz kamikadze, coś w stylu self-destruct. Po prostu sam ginie, przy czym zabija przeciwnika. Dobra. Dostaliśmy odznakę deszczu. I w tym momencie dostajemy też TM03 i jest to Water Pulse. To nam się może przydać do jakiegoś wodnego Pokemona. Czyli oczywiście do naszego Karpia. Ale cóż, jesteśmy już bardzo blisko do ukończenia gry. Wystarczy nam przejść do Victory Road, po czym pokonać elitarną czwórkę w lidze Pokémon. I oczywiście będziemy to robić w następnym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Widzimy się oczywiście w następnym. Do zobaczenia, cześć!